Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z FIFA Mobile. W World Cup Rosja pojawił się dzisiaj bardzo fajny tryb, który nazywa się Prestige i no naprawdę jest prestiżowy, bo można tutaj dostać naprawdę bardzo fajne nagrody. No, najlepszą nagrodą, jaką można tu zdobyć, jest Roberto Carlos Icona Prime, no ale zdobycie jest bardzo, bardzo trudne, o ile nie niemożliwe. Można dostać na przykład ikony różnych zawodników, też na przykład 10 elitek, naprawdę mega jest ten tryb. Natomiast jak się w niego gra, trzeba tutaj odblokować te ścieżki. Żeby je odblokowywać, trzeba zdobyć prestiż pointy. Te prestiż pointy zdobywa się poprzez granie meczy VS Attack. Także zdobywacie je grając VS Attack, wygrywając, ale żeby nie było aż tak łatwo, to jak się przegrywa mecze, to też te punkty się tutaj traci. Także myślę, że to jest taki całkiem fajny tryb, bo nie jest to taki tryb typowo pay to win, czyli że trzeba wydawać prawdziwe pieniądze, żeby cokolwiek ugrać. Tylko tutaj potrzeba właściwie grać w te mecze VS Attack, czyli no, trzeba poświęcić tylko czas, żeby te mecze wygrywać. No ale jak wiecie, no teraz zaczęły się wakacje. Wiele osób z Was ma wakacje, ma więcej czasu wolnego. Także no, może sobie na przykład, jak ktoś chce, ktoś z Was gra w tą grę, może sobie poświęcić na przykład kilka godzin, żeby grać w te mecze VS Attack. No i myślę, że fajnie, że zrobili taki tryb, bo te mecze VS Attack nie były takie jakieś tam bardzo widowiskowe. Dużo osób właśnie w to nie grało, no a dzięki temu myślę, że więcej osób zacznie grać w te mecze versus... Na tym odcinku natomiast otworzę sobie jeszcze, to znaczy odbiorę nagrody za tier 4 u Belgów, bo właśnie udało się go skończyć, także przejdę teraz do tej kampanii. Aha, przepraszam, nie za tier 4, tylko za tier 3, oczywiście mój błąd, przepraszam Was, trochę się pośpieszyłem, no ale zobaczymy, co mi tutaj w tych paczkach wyskoczy. Mam nadzieję na jakąś elitę. Ostatnio wczoraj trafiłem kilka elitek, także no fajnie byłoby, gdyby wpadła chociaż jedna. Byłoby mega. Na razie mamy Australię, Kanadę, Walię, Belgia i jest! 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 Ja nie mogę! Mertens 91 Master! To jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Nie wierzę w to, co tu się stało. 100 pace'a, 95 shottingu, 95 agility, Mertens 91. Wow, no po prostu wymiękam. Genialna karta mi się trafiła, oczywiście update team. No teraz to już właściwie mogę to odebrać na raz, bo no nie wierzę. W ogóle żadnego mastera jeszcze nie trafiłem w tym World Cupie. Pierwszy master od razu, jak nagrywam ten odcinek. Także jak widzicie, warto grać w te tiery, bo tutaj można naprawdę mega nagrody dostać. Lecimy z kolejną paczką. Tam zawodnik mi się trafił, update team. No ale mniejsza o to, bo trafił się Mertens 91. Coś pięknego. No szkoda, że nie Polak, bo bardziej mi zależy na Polsce, choć tą Belgię też mam już wytrenowaną całkiem nieźle, bo 86 znaczy się overall, być może wpadnie. Przedostatnia paczka, treningi też bardzo się sprzedadzą. Mi się chyba one bardziej sprzedadzą niż ci zawodnicy nawet. No i tak to wygląda. Tutaj nic ciekawego, no ale jak wpadł ten master, to już naprawdę jest mega. Także otworzę sobie tą jeszcze paczkę. Walia, Szwajcaria,
i wpada Vermalen 85 CB, także update Team Dam. No i zobaczę, jaki w ogóle mam overall składu u Belgów. 86 już biłem, także mega. Ten Mertens 96. 96 razem ze boostami. No masakra. Zmienię sobie może ustawienie na jakieś takie. To nawet najpierw zobaczę sobie. No, jakoś to poeksperymentuję jeszcze, ale na naprawdę mega, mega z tego Mertensa się tutaj cieszę. Odbierę sobie jeszcze tutaj jakąś nagrodę za ten World Deliver. O, pięknie. Boosty mi wpadną. To znaczy nie boosty, tylko XP-ki. Myli mi się. Ale te XP-ki naprawdę mega, mega się zawsze sprzydadzą. No i ile mamy minut? 6 minut, także żeby nie był taki krótki odcinek, to może przejdę jeszcze do matchupsów. I tutaj wezmę sobie, obstawię mecz, bo teraz będzie mecz Niemcy kontra Szwecja. Za pół godziny właściwie się ten mecz zaczyna, jak nagrywam ten odcinek oczywiście, i obstawiam tutaj oczywiście, że Niemcy ten mecz wygrają. No to jest, myślę, raczej prawdopodobne najbardziej, bo Niemcy przegrały swój mecz i jeżeli nie wygrają Niemcy, to będzie bardzo źle. No a Szwecja już jeden mecz wygrała, także oni są w takiej, no niby nie najgorszej sytuacji, ale bo teraz przecież Meksyk wygrał, ma 6 punktów, no ale zobaczymy, jak to się potoczy. Jutro oczywiście Anglia kontra Panama, no to tutaj Anglia wygra. Podobnie jak Belgia wygrała z Panamą 3-0, także myślę, że Anglia tak samo wygra 3-0, może nawet i 5-0 będzie. Zależy, czy Anglicy będą grali na 100%. No i nasza grupa Japonia kontra Senegal. No i taki mecz dość nieoczekiwany, bo zarówno Japonia i Senegal wygrały swoje mecze, choć nie były faworytami. Japonia z Kolumbią, no w pierwszej, no chyba w piątej minucie, od piątej minuty Kolumbia grała w dziesiątkę i też Kolumbia grała z Jamesem, który no miał uraz i nie grał na 100% swoich możliwości. Japonia to wykorzystała, wygrała ten mecz. Senegal natomiast wygrał z Polską, choć no należy tutaj dodać, że Senegal jakiegoś wielkiego meczu nie grał. No właściwie to my sami strzeliliśmy sobie dwa gole, a Senegal nie zdobył żadnego. No ale w tym meczu Japonia kontra Senegal stawia na Senegal, bo jednak Senegal ma lepszą drużynę od Japonii, ma lepszych zawodników, takich jak Sadio Mane czy Kalidou Koulibaly. Obydwaj to są piłkarze światowej klasy i myślę, że ci piłkarze wezmą odpowiedzialność za Senegal i Senegal wygra swój drugi mecz. No i tutaj jeszcze akurat nie mogę obstawiać, odblokuję się za 15 minut. Polska kontra Kolumbia. No wiadomo, wiadomo, na kogo będę chciał tutaj typować, że ten mecz wygra. No mecz o wszystko. Polska, Kolumbia. Polska i Kolumbia były faworytami tej grupy. Okazało się, że przegrały one swoje pierwsze mecze i kto przegra ten mecz, ten odpada z mundialu. No wiadomo, kogo byśmy chcieli, żeby ten mecz wygrał. No ale będzie na pewno bardzo ciężko, bo Kolumbia ma bardzo, bardzo dobrą drużynę. No ale wierzę jednak, że Polska ten mecz wygra. Też podobno słyszałem, że kilku zawodników w Polsce ma nie zagrać. Też ma być ustawienie 3-4-3, a więc z trójką środkowych obrońców. Zobaczymy, czy tak będzie naprawdę, ale jakby to była prawda, to według mnie to byłby całkiem dobry pomysł. Też prawdopodobnie ustawienie, tu mówię teraz z głowy, ustawienie reprezentacji Polski to będzie w bramce Szczęsny, w obronie Pazdan, Bednarek albo Glik, jeżeli Glik będzie grał, jak nie będzie grał, to będzie Bednarek. No i Piszczek jako ci trzej środkowi obrońcy. Na wahadle będą grać Rybus oraz
Bereszyński, jako środkowi pomocnicy tacy defensywni Krychowiak i Góralski. No, Góralski, Góral pewnie będzie cały czas biegał za Chamesem, żeby mu obrzydzić grę i żeby Chames nie mógł do nikogo podawać. Także fajnie, gdyby Góral zagrał, bo brakowało Góralskiego w pierwszym meczu przeciwko właśnie Senegalowi. No a w ataku oczywiście Lewandowski, no a po bokach na skrzydłach Grosicki, a z prawej strony prawdopodobnie będzie Zieliński albo Kownacki.